Jedną z coraz prężniej działających sekcji znajdujących się w ofercie Spółdzielczego Domu Kultury jest sekcja tenisa stołowego. W zajęciach można wziąć udział niezależnie od wieku, ale i tak najliczniejsza grupa fanów tenisa stołowego to dzieci i młodzież. Zainteresowanie jest ogromne. Dzieci, mam wrażenie, że bardzo garną się do tego, żeby grać w tenisa stołowego. Bardzo chętnie to robią. No i ciężko tutaj znaleźć odpowiednią ilość miejsca i czasu na to, żeby zagrać ze wszystkimi chętnymi. Głównie chłopcy czy dziewczęta również się garną? Dziewczyny grają, szczerze powiedziawszy, równie chętnie jak chłopcy. Szczerze, nawet wykazują bardzo często dużo większy talent niż chłopcy. Także to jest tak egalitarny sport, że każdy może grać równie dobrze. Jeżeli tylko są chęci, to zapraszamy wszystkich. Właśnie, dzieci często zaczynają grać, odbijają sobie tą piłeczkę, ale nie znają zasad. Przypomnijmy, jakie obowiązują zasady tenisa stołowego? No podstawą jest to, żeby trafić na stół, tak? Żeby po odbiciu od własnej połowy przebić piłeczkę na drugą połowę, tak aby odbiła się na stronie przeciwnika. Sety gramy do 11 punktów, niezbędne są 2 punkty przewagi. Natomiast nawet w tej najbardziej podstawowej formie, czyli zwykłego przebijania, bez żadnych rywalizacji, bez żadnego grania na punkty, ten sport potrafi dać naprawdę dużą przyjemność. Prowadzimy zajęcia w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 16-18. Zapraszamy wszystkich chętnych. Oczywiście ci najbardziej utalentowani mają później możliwość gry w lidze. Obecnie gramy w 5. lidze tenisa stołowego. Niezależnie od tego, czy to chłopcy, czy dziewczęta, wszyscy mogą grać, także no, jest możliwość rozwoju. Oczywiście każdy kolejny szczebel to większy poziom, wyższy poziom, lepsza rywalizacja. Jeżeli tylko ktoś będzie miał odpowiednio dużo zacięcia i talentu, to w zasadzie no, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o rozwój. Proszę powiedzieć, czy wiek tutaj gra rolę? Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o wiek, to im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Natomiast no przewidujemy, że najlepiej zacząć w okolicach 7, 8, 9 roku życia. Natomiast jeżeli ktoś zacznie później, ale już ma przygotowanie z innego sportu, ta koordynacja ruchowa jest niezbędna i im wyższy poziom koordynacji ruchowej, tym łatwiej wejść na wyższym poziom w szybszym tempie. Także tutaj nie ma żadnych ograniczeń. W zasadzie tak długo, jak ktoś wystaje już poza stół, tak długo można zacząć, tak? Tak, nie musimy zaczynać przy stole. Ta podstawowa koordynacja ruchowa to tak naprawdę obycie się ze sprzętem, umiejętność posługiwania się rakietką, a to można robić w każdym wieku. W jaki sposób należy przygotować się do treningu, żeby przyjść tutaj na zajęcie? W zasadzie, jeżeli chodzi o stoły, siateczki, nawet rakietki, jesteśmy przygotowani, więc jedyne, co wymagamy od nowych adeptów tenisa stołowego, to strój sportowy, tak? Obuwie na zmianę, krótkie spodenki, koszulka. I to tyle. Także no, ciężko mi znaleźć tańszy w uprawianiu sport, jeżeli chodzi o to. Środki, które na to należy przeznaczyć, są praktycznie żadne, dlatego ten start jest bardzo łatwy i no, wszystkich zachęcam do tego, żeby choćby raz spróbowali. Pod koniec zimowych ferii sekcja zorganizowała właśnie turniej tenisa stołowego. Dla najlepszych były oczywiście nagrody. Chciałem serdecznie wszystkim podziękować za udział w wieńczącym nasze spotkania z tenisem stołowym turnieju, wieńczącym ferie. Wszyscy spisali się fantastycznie. I tak, nagradzamy wszystkich uczestników dzisiejszego turnieju. 7. miejsce, Igor Patkowski. Chodź tu do mnie. Brawo, brawo. Gratulacje, gratulacje. Proszę bardzo. Miejsce 6. Fabian Sikorski. Gratulujemy, gratulujemy. Brawa się należą, panowie. Miejsce numer 5, Kacper Michniewicz. Kacprze, bardzo dobrze. Super się spisałeś, proszę bardzo. Miejsce 4, Max Kapral. Proszę, dyplom. I medal. Proszę, brawo. Miejsce 3, Alan Kukulski. Proszę, Alan. Proszę ci bardzo, brawa. Miejsce 2 po fantastycznym meczu finałowym, Adam Stępień. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I zwycięzcą dzisiejszego turnieju został Grzegorz Cieśla. Gratulacje. Bardzo proszę. I statuetka, mam nadzieję, że pierwsza z wielu. Gratulacje.